Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Ciąg arytmetyczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej równej od 1. Różnicą tego ciągu jest minus 4, a średnia arytmetyczna początkowych 6 wyrazów tego ciągu jest równa 16. Obliż pierwszy wyraz tego ciągu. Zobaczmy, różnicę mamy podaną. Teraz druga informacja jest tutaj zawarta, że średnia wynosi 16. Czyli co? Piszemy sobie A1. Dodać A2 to jest inaczej A1 plus 1 różnica, dodać A3, czyli A1 plus 2 różnice, dodać A1 plus 3 różnice, dodać A1 plus 4 różnice, dodać A1 plus 5 różnic, bo to jest już nasz wyraz szósty. Podzielić przez ich liczbę, czyli przez 6, równa się 16. I zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Mamy 6A1, dodałem sobie te A1-ki. Dodać, mamy 3, 6, 10, 15 różnic. Podzielić na 6 daje nam 16. Mnożymy razy 6 stronami, czyli 6A1 plus 15 różnic daje nam 96. Teraz znamy różnicę. Różnica to minus 4, czyli 6A1 dodać 15 razy minus 4 to jest minus 60 równa się 96. Minus 60 na drugą stronę, czyli 6A1 to jest 96 plus 60 to będzie 156. Dzielimy sobie to przez 6, czyli A1 to będzie 26. Mamy już tutaj odpowiedź. A1 równa się 26. I teraz podpunkt B. Oblicz liczbę K, dla której AK równa się minus 78. Czyli zapiszmy sobie AK ze wzoru ogólnego. To jest A1 dodać K minus 1 różnica, jak to było w przypadku wzoru ogólnego na ciąg arytmetyczny, tylko w miejsce wstawiłem teraz K i to się równa minus 78. I z tego równania wyliczymy sobie K. Za A1 wstawiam 26, dodać w nawiasie K minus 1 razy. Nasza różnica jest podana, ona wynosi minus 4, to się równa minus 78. Czyli mamy minus, przepiszmy 26, dodać minus 4 razy k, to jest minus 4k tak naprawdę. I minus 1 razy minus 4, czyli plus 4, daje nam minus 78. Minus 4k na drugą, minus 78 na lewą stronę, czyli mamy 26 plus 4 plus 78, daje nam 4k. 26 plus 4, 30. 30 plus 78 to jest 108, daje nam 4K. Dzielimy sobie stronami przez 4K, to się równa 108 czwartych, czyli będzie to 27.